Cześć, tu Ernest. W tym filmiku mam dla Was kilka ciekawostek. Odbijacz już wkrótce pojawi się w grze. Tak jak zapowiedziały to pliki wykopane z gry. Będzie on działał na takiej zasadzie, że po wylądowaniu na nim odbija gracza w określonym kierunku. Nawet jeśli jesteśmy w wózku, a do tego anuluje wszystkie obrażenia od upadku. Kolejną ciekawostką jest to, że lotnik Gwiaździsty Lot to obraz, przypominający styl impresjonistyczny, a dokładnie obraz o nazwie Gwiaździsta Noc, którą namalował Vincent van Gogh. Przedstawia on wykrzywione wieże z nadlatującym meteorem. Ladako zaś w swoim plecaku ma złotego kotka, a nic poniżej za to ma animację twarzy, czego nie wszyscy zauważyli. Zobaczcie sami. Wózki sklepowe. Wielkie źródło zabawy z potencjałem na nowe sposoby dojeżdżania, który dopiero się rozwinie w nadchodzącej aktualizacji, która przyniesie nam odbijacz. Ale to nie wszystko. Jak prawie każda nowość w Fortnite, niosą one ze sobą także wiele błędów. Część z nich już się naprawiono, takie jak całkowite tłumienie obrażeń od upadku, czy różne bugi wystrzeliwujące nas w kosmos. Jest jednak jeszcze parę niezałatanych bugów. Możemy dzięki nim dostać się poza obszar gry, na przykład w tunelu w pomidorowym przysiłku, a do wykonania tego triku wystarczy jedna osoba, rampa i wózek. To nie wszystko. Graczom takim jak Dope FTL udało się znaleźć parę innych ciekawych przejść pod mapę, takich jak na przykład to, dzięki któremu pewien gracz dostał się pod mapę i wygrał grę. Nie polecam jednak tego powtarzać, a tym bardziej wykorzystywać tego do eliminacji i co gorsza, wygranej. Takich miejsc do przytopienia się jest podobno wiele, ale ostrzegam. Za to Epic najprawdopodobniej rozdaje bany. Kolejny bug jest trochę mniejszy, który nie da nam za wielkiej przewagi w grze, ale za to niemało widownie. Chodzi mi tu o wykonywanie emotek ze zbierakiem w ręku. Wchodząc do gry, wystarczy spamić nasz przycisk od emotek i dowolną liczbę, pod którą jest jakaś emotka. W moim przypadku jest to B1, czyli menu emotek i emotka numer 1. Jak widzicie, po wejściu do gry, jeśli nam się uda, będziemy przez chwilę wykonywać naszą emotkę, dopóki nasz zbierak nie pojawi się w ekwipunku. A jak już się pojawi, wystarczy ponownie odpalić już dowolną emotkę i voila! W ręku pozostaje nasz zbierak, a do tego działa to w przypadku każdej emotki. Niestety nie działa to już kiedy bus bojowy wystartuje. Poza tym, folder Sting Bombs znalazł swoje miejsce w folderze Weapons. Możliwe, że niedługo zobaczymy je w grze, ale pierwsza wieść o nich pojawiła się już przynajmniej ponad miesiąc temu. Działałyby one w ten sposób, że po eksplozji wypuszczałyby chmurę trucizny, który co określony odstęp czasu zadawałaby ileś tam punktów obrażeń, tak jak to było w np. Battlefield 1. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.